Witam Was serdecznie, drodzy keyboardwayowi rodacy. 30 odcinek był dla mnie mega trudny, bo szukałem bardzo długo na niego pomysłu. Chciałem, żeby ten odcinek był przydatny dla każdego. Jak się potem okazało wstępnie, chyba się to nie udało, jak nagrywałem, a potem patrząc po komentarzach, nawet nie wiedziałem, ile jamaszek klasy średniej ma wbudowane arpeggiatory. I tak to właśnie jest, jak się zaczyna w moim przypadku od razu od Tyrosa 4, a nie odkrywa instrumentu po instrumencie, dochodząc od najsłabszego do najlepszego. Ale jak to mówią, Tyrosie to się ma, prawda? A dzisiaj przed Wami operator Gienka, czyli Jerzy Strużycki. Oglądasz Akademię Keyboardu Keyboardway. I jak Ci powiem, że Twój instrument ma dwa harmonizery, to pewnie będziesz się śmiał. Właśnie zaraz zapytasz, jakie dwa. No, znasz pewnie harmonizer wokalny, prawda? Jeśli masz SX-a 900, czy Tyrosy, czy Genosy, czy też S975 chociażby i tam serii S900 z harmonizerami wokalnymi, czy też poprzednie modele jeszcze, to pewnie takie znasz. One niekoniecznie są dobre, ale o tym był osobny odcinek. Dzisiaj porozmawiamy sobie o drugim harmonizerze, który macie wbudowany w wasz instrument. I tutaj, co się okazało, ten odcinek będzie przydatny prawie każdemu yamahowcowi, bo 95% chyba keyboardów Yamaha na rynku ma wbudowany harmonizer, ale instrumentalny. I dzisiaj właśnie o funkcji harmonii sobie porozmawiamy, więc witam Cię serdecznie w 31. odcinku na Akademii Keyboardu Keyboardway. Oglądasz serię Yamaha bez tajemnic, w której to na swoim przykładzie i na swoim instrumencie pokazuję Wam tajniki obsługi nie tylko Genosa, ale wielu innych instrumentów marki Yamaha, bo w wielu modelach te funkcje i opcje przebiegają praktycznie tak samo albo bardzo, bardzo podobnie. Jak wiesz, harmonizer wokalny dośpiewuje Ci tak jakby Twoim głosem inne dźwięki. Czytaj, śpiewasz mu głos a on do tego dorabia zależnie od opcji wybranej B, C, no i tyle, prawda? Czy tam jeden, czy dwa, czy trzy głosy dośpiewuje nawet, czy zmienia Twój głos, ale to już funkcję wokodera. Głównie harmonizer polega na tym, jak sama nazwa też harmonia, że kilka dźwięków ze sobą chce współgrać, prawda? I macie właśnie taką opcję do prawej ręki. I ta opcja, powiem szczerze, działa dużo lepiej niż ten do wokalnego harmonizera, bo tutaj za bardzo nie macie jak fałszować. To znaczy, jeśli chodzi o wokal, możecie zaśpiewać gdzieś tam nieczysto pomiędzy jednym a drugim dźwiękiem. Ten harmonizer stara się dokręcić albo do C, albo do H, albo gdzieś jest pomiędzy. A jeśli chodzi o harmonizer instrumentalny, tutaj jest prosto albo H, albo C i on tak nie fałszuje, bo łatwiej się gra na klawiszach pewnie niż śpiewa. I harmonizer instrumentalny właśnie dogrywa Wam, pozwala Wam dogrywać inne dźwięki do tych pozostałych. Do czego go można wykorzystać? No przede wszystkim do urozmaicenia Waszej gry, ale także, jak za chwileczkę Wam pokażę, do wykorzystania pewnych instrumentów w wyjątkowy sposób, bo pewnie jak macie Tyrosa 5 albo Genosa, czy też Genosa, to znacie funkcję ensemble, prawda? Gracie trzy dźwięki i jeden dźwięk gra Wam skrzypce pierwsze, drugi dźwięk gra wam skrzypce drugie, trzeci dźwięk gra jakiś tam inny instrument, czy tam skrzypce trzecie. Mamy tutaj funkcję, która nazywa się multi-assign, która pozwala zrobić to samo bez użycia funkcji ensemble. Nie wiem, czy jest taka funkcja w pozostałych modelach Yamaszek, ale jeśli jest, to już wiecie, że możecie wykorzystać funkcję ensemble z wyższych modeli Waszych instrumentów, a nawet pewnie o tym nie wiedzieliście. Możecie wykorzystać harmonizer wokalny, instrumentalny do zbudowania nowych harmonii, o których nie mieliście pojęcia. Są tam opcje grania w stylu a la country, a la rock. Są opcje budowania akordów opartych o jeden dźwięk. No właśnie, a w jaki sposób się te akordy budują? Tak samo jak z harmonizerem wokalnym w oparciu o akordy, które gracie na instrumencie. Czytaj w stylu lewej ręki, jeśli gracie F i wybierzecie sobie funkcję chord, to tam klikniecie jeden dźwięk, przypuśćmy F, i on Wam do tego dogra A i C, jeśli zagraliście sobie na przykład akord F-dur. O tym będzie za chwilę, poszczególne funkcje będę omawiał, więc mam nadzieję, że nakreśliłem Ci mniej więcej, na czym polega harmonizer instrumentalny, wokalny. Już chyba wiesz, a jeśli nie wiesz i chciałbyś poznać jego obsługę, to jest odcinek na kanale Akademii Keyboardu. Obejrzyj sobie całą playlistę Yamaha bez tajemnic, tam na pewno znajdziesz o tym odcinek.
Tutaj w harmonizerze instrumentalnym są jeszcze funkcje, które nie reagują na akordy. Są funkcje budowania oktaw, czyli naciśniesz sobie A, będzie grało A1 i A2 na przykład. I też kilka innych fajnych funkcji. Nawet jak nie macie arpeggiatora, to możecie budować sobie takie bicie strun. Bicie o struny, tak jedną po drugiej, od pierwszej do piątej, czy od piątej do pierwszej. Nazywa się to w tym harmonizerze strumming. O tym też za chwileczkę będzie. Więc naprawdę mega ciekawa funkcja. Pewnie wielu z Was nie używa, a szkoda, bo można zrobić cuda. Więc teraz przypinamy kamerę na widok z góry. Ja Wam na przykładzie kilku stylów, gatunków muzycznych pokażę naprawdę przykładowe wykorzystanie tego harmonizera. Niekoniecznie musicie brać ze mnie przykład, ale chciałbym, żebyście poznali tą funkcję i dowiedzieli się, co można dzięki temu nowego wykrzesać z Waszego instrumentu, o czym pewnie nie mieliście pojęcia. Więc jeszcze raz witam serdecznie i widok z góry, czas start! Funkcję harmonizacji instrumentalnej najłatwiej odnaleźć na panelu głównym, bo w większości keyboardów Yamaha jest od tego osobny przycisk. Tak, w Genosie mamy ten przycisk w tym miejscu, tym przyciskiem możemy sobie aktywować, natomiast wejść do tej funkcji najłatwiej poprzez Direct Access i następnie kliknięcie przycisku Harmony Arpeggio. Niemniej jednak ten odcinek jest kontynuacją tego odcinka numer 30, który był o arpeggiatorze, bo menu będzie Wam się kojarzyć, dokładnie było to samo. I teraz tak, będą nas interesować dzisiaj dwie funkcje, Harmony oraz funkcja Echo. Bardziej skupimy się na Harmonii, bo ta się przydaje dużo, dużo bardziej. I tutaj macie tak naprawdę typy Harmonii. Standard Duet, Standard Trio, Full Chord, Rock Duet, Country Trio, 4-way, Close, Open, 1 plus 5, Octave, Strum, Multi, Assign. I każda funkcja mniej więcej w nazwie ma to, co będzie robiła. Tak, Standard Duet 1 to są dwie nutki, czyli Wasza prowadząca nutka. Powyżej tutaj macie na grafice pokazane, jak to będzie wyglądało, czyli Wasza nutka zagrana. Przypuśćmy, będzie to A, będzie to wyżej, a dogra Wam instrument F. Standard Duet 2. No to dogra Wam po prostu inną nutkę, a nie F, tam zależnie będzie inny interwał ustawiony. Standard Trio, to macie dwie nutki do Waszej, czyli robią się trzy. Full Chord, to macie cztery nutki zagrane w sumie z Waszą jedną. Rock Duet, tutaj macie znowu dwie nutki, tylko w innym interwale. Country Duet, tu znowu macie dwie nutki, tylko ta dodatkowa jest powyżej. I tutaj jest oczywiście interwał odpowiedni do muzyki stylu country. Słuchajcie, bardzo ważna kwestia jest taka, że my, mali domowi grajkowie, chałturnicy, nie jesteśmy w stanie bez super szkół muzycznych poznać wszelkich tajników danych gatunków muzycznych. To znaczy, że bluesowa charakteryzuje się swoją pentatoniką, swoimi zagrywkami, muzyka country charakteryzuje się jakimiś swoimi charakterystycznymi zagrywkami, interwałami, odległościami pomiędzy dźwiękami, akordami itd., itd. Dzięki wykorzystaniu funkcji harmonizacji jesteśmy w stanie zbliżyć się do tych gatunków muzycznych, tak jak właśnie tutaj jest rockowy, czy country, czy też inne standardowe temaciki. Więc na początek przejdziemy do przykładów kilku, jak to wygląda w praktyce, bo wolę Wam pokazywać w praktyce, niż tylko gadać i nawijać. Więc styl Euro Trance. I teraz tak, co możecie zrobić dzięki harmonizacji? Ano to, że jeśli nie wiecie, jak zagrać daną trudniejszą część, chociażby taką, prawda? To możecie sobie odpalić funkcję harmonizacji i ja Wam teraz pokażę. Mam tutaj ustawioną funkcję block, czyli do mojej nutki prowadzącej instrument dogrywa aż cztery nuty zgodnie z akordem, jaki mu wybiorę. Więc posłuchajcie, brzmi to tak bez harmonizacji. OK? Natomiast prawie, że to samo możemy zrobić sobie z harmonizacją. Odpalę sobie Harmony Arpeggio, wyciszyłem sobie celowo styl, żeby trzymał mi się akord i posłuchajcie. Tak, obniżymy oktawę. Prawie, że jest to samo, prawda? Wyłączę. Pojedynczy dźwięk.
prawda? Więc do tego funkcja harmonizacji może służyć. Od razu w sumie jak słyszę ten instrument, to kojarzy mi się taki numer. Kto zgadnie, co to za tytuł w komentarzu? No, więc piszcie, co to za tytuł w komentarzu, zobaczymy, czy ktoś będzie kojarzył. Tyle off-topu, więc to była funkcja blok, najbardziej pełna opcja harmonizacji. I w tym miejscu omówimy sobie od razu taki magiczny przycisk, pokrętełko, zębatkę odpowiadającą za dodatkowe opcje, które macie właśnie do waszego harmonizera instrumentalnego, że tak sobie go nazwijmy. Klikacie kółeczko i tutaj macie tak, volume, czyli głośność waszej harmonizacji, ona oznacza głośność tych dodatkowych nut. Tak jak mieliście w wokal harmonii, tam było głośność wokalu lead, czyli prowadzący, i wokalów harmonicznych, wokali. Tutaj macie tak samo, volume odpowiada tylko za głośność tych dodatkowych, dogranych instrumentów. Posłuchajcie sobie na 127, wyciszymy sobie stylek. I zjeżdżamy. I słuchajcie, zostaje sama nuta prowadząca. I się pojawiają stopniowo. Ok, więc tu macie funkcję volume. Funkcję assign. Funkcja assign odpowiada za to, do jakich instrumentów prawej ręki, które macie aktywne, zostanie aktywowana ta funkcja harmonizacji. I macie opcję auto, instrument automatycznie wybierze opcję harmonizacji, tak aby nie zapchać sobie polifonii, bo pamiętajcie, że polifonii mamy w Genosie 128 na podstawowe brzmienia. I z reguły jest to zrobione tak, że jeśli macie brzmienie Right 1, Right 2, Right 3, to harmonizacja jest na Right 1, a Right 2 i Right 3 raczej się nie harmonizuje, albo Right 1 plus Right 2 się harmonizuje, a Right 3 nie. Ale macie tutaj również funkcję multi, czyli praktycznie na każde brzmienie, czyli na trzy brzmienia prawej ręki, zostanie nałożona harmonizacja. Tylko pamiętajcie, że jeżeli gracie sobie akord, do tego gracie sobie jeden dźwięk i do tego dogracie cztery nutki i pomnóżcie to razy trzy brzmienia, to robi wam się dodatkowych na przykład 12 nutek, ale jeśli złapiecie sobie trójdźwięk, to do każdego z trzech dźwięków instrument dogrywa kolejne cztery, przemnożycie to razy znowu cztery i wychodzi ajajaj, bardzo dużo nutek, więc niekoniecznie może to brzmieć dobrze, więc ustawiajcie sobie takie opcje, żeby to wszystko wam brzmiało dobrze. Posłuchajcie sobie różnicy pomiędzy auto a multi. Jest auto? OK, multi. I tak samo, tylko right 1. OK, i na auto było tak samo, posłuchajcie. OK, right 2. I right 3. OK, więc funkcja assign odpowiada wam za to, na jakie brzmienie ma zostać nałożona funkcja harmonizacji. Na to macie pełny wpływ. Tutaj jest bardzo fajna funkcja, która nazywa się Hard Note Only. Co to znaczy? To znaczy, że wasz harmonizer będzie działał tylko na nuty, które zawarliście w swoim akordzie, który wcisnęliście lewą dłonią. W dużym skrócie mówiąc, jeśli wcisnęliście akord amol i ten amol składa się z dźwięku A, C i E, to jeśli aktywujecie sobie funkcję Hard Note Only i ona będzie na on, to instrument będzie wam robił harmonizację tylko na dźwiękach, które użyliście do waszego akordu, czyli A, C i E. I oczywiście wszystkich na klawiaturze A, C i E, prawda? Posłuchajcie. A, C, E, G, H, D. I nie działa harmonia. OK? Więc bardzo fajna funkcja. Jeśli gracie sobie i wciśniecie na przykład zły akord, to ona będzie grała tylko po tych dźwiękach od akordu. Nie zawsze słychać tak fałsze tej harmonizacji i nie zawsze słychać źle wciśnięty akord. Testowałem to w różnych warunkach. Całkiem fajnie się przydaje. Więc posłuchajcie sobie i pograjcie sobie to w różnych konfiguracjach. Tutaj jest kolejna bardzo fajna funkcja, minimum velocity.
ona określa próg zadziałania Waszej harmonizacji. Co to znaczy? Tak samo jak w przypadku brzmień super articulation, jeśli zrobicie dużą różnicę pomiędzy cichym a głośnym brzmieniem, tam będzie szarpnięcie struny czy przeskok, tak samo macie tutaj wpływ pomiędzy, przez dynamikę Waszej gry na aktywację opcji harmonizacji. Czytaj, jak macie minimum velocity na 0, to ta harmonizacja będzie działała cały czas, niezależnie jaką głośność dźwięku sobie zadacie. Czy będzie to cichy dźwięk? Akord wciśnijmy, poczekajmy. OK. Czy będzie głośny? To ta harmonizacja będzie działać. Ale jeśli ustawicie sobie minimum velocity na przykład na 80 i wciśniecie cichutko klawisz, to jest pojedynczy dźwięk. Ale jak wciśniecie mocno, prawda? I już możecie robić inne zagrywki sobie. I zależnie jaką czułość sobie ustawicie do Waszego stylu gry, można uzyskać fajne, ciekawe efekty. Więc bawcie się tymi efektami, żonglujcie. Za chwileczkę jeszcze do minimum velocity przejdziemy, do funkcji Assign. Również pokażę Wam bardzo fajne zastosowanie opcji Multi i za chwileczkę sobie do tego przejdziemy. Dobra, teraz kolejny przykładzik w stylu country i harmonizacja country. Duet, nie będę dużo gadał. Odpalę styl i posłuchajcie. Pedal styl gitar, gitara typowo do brzmienia country. W tej gitarze warto nadmienić, o tym nie było odcinku, ale pewnie będzie, że jeśli używacie pedal styl gitar, o tym mówiłem na różnych filmach, na różnych live'ach może, to tutaj jeśli używacie pitch bendera, to tak jak w rzeczywistości, tylko najniższy dźwięk reaguje na pitch bender, a pozostałe, czytaj, dwa wyższe czy trzy, czy tam ile ich wciśniecie, nie reagują w ogóle na pitch bender. Posłuchajcie. Jeden dźwięk. Ale wcisnę trzy. I tylko E schodzi. Ten najniższy dźwięk zawsze reaguje na pitch bender, a dwa pozostałe nie. Jeśli gracie z harmonizacją poprzez jeden dźwięk, a instrument Wam dogrywa tamte pozostałe dwa czy trzy, to ten tylko Wasz najniższy dolny będzie reagował na pokrętło modulacji. Nie wiem, czy to wiedzieliście, jeśli nie, to już wiecie, więc dużo się dzisiaj rzeczy dowiadujecie. I tak to już ze mną jest. Lecimy! Harmonizacja wyłączona. I włączona. Wyłączona. No, pedal steel guitar, funkcja harmonizacji i tutaj opcja country duet. Country duet 1 i country duet 2. Posłuchajcie sobie, jak brzmią. I country duet 2. Żeby było głośniej słychać tą harmonizację, sobie podkręcę dźwięk, głośność. Macie country trio. Hej! We'll be right back.
Dobrze. I teraz jeszcze bardzo ważna informacja. Tutaj macie e-sign na auto. W tym wypadku, tej opcji. To jeszcze jest dodatkowa funkcja taka, że jeśli macie trzy brzmienia pod ustawieniem prawej ręki, to jeśli wyłączycie sobie Right 1 i włączycie Right 2, to automatycznie to harmonizacja automatycznie odpali się na brzmieniu Right 2. Jeśli odpalicie sobie Right 3, to odpali się na brzmieniu Right 3, ale jeśli macie włączone 3, to tak jak mówiłem przed chwilą, pewnie będzie działało na pierwszym. Więc ustawcie sobie kilka fajnych brzmień, które Wam pasują do danego gatunku muzyki i bawcie się tym po prostu. Posłuchajcie sobie harmonijki. I skrzypeczki. I teraz jeszcze bardzo, bardzo ważna rzecz, której unikać przy graniu z opcją harmonizacji. Jak wiecie, ten harmonizer działa na Wasze akordy. I jeśli wytrzymacie jeden dźwięk, niech to będzie dźwięk C, i mamy opcję jakąkolwiek country, niech będzie country trio, będzie bardziej słyszalna funkcja. Jeszcze sobie to podgłośnimy. To broń Boże, żebyście podczas trzymania jednego dźwięku żonglowali akordami, bo instrument będzie brzmiał bardzo sztucznie. Posłuchajcie. Włączymy sobie styl, żeby nam nie przerywał harmonizacji. Jak słyszycie na brzmieniu Super Articulation, tam nawet ten ją, struny sobie tam latają. Jak słyszycie, to wszystko się zgadza muzycznie, akordy są dopasowywane do Waszego dźwięku, żeby się tonacje zgadzały, czy to durowe, czy molowe. Natomiast te pozostałe przydźwięki dodatkowe niekoniecznie mogą być fajne, zależnie od użytego brzmienia, więc raczej staccato niż trzymajcie jeden dźwięk za długo, bo może brzmieć to mocno, mocno nienaturalnie. To taka ważna rzecz, której unikać. Ale uwierzcie mi, jak posiedzicie nad tym harmonizerem, to moje gadanie będzie na nic. Sami to tak fajnie opanujecie, że będzie Wam to wychodziło pewnie lepiej niż mnie. Dobra, kolejna funkcja, tym razem takie fajne moje ulubione klimaty. Klikamy Direct Access Harmony Arpeggio. Tutaj mamy funkcję Rock Duet. Czyli do naszego jednego dźwięku zostanie dograny drugi, poniżej. Posłuchajcie sobie, jak to będzie brzmiało na organkach blues rock. Wyłączymy harmonizację. Zgłośnimy troszeczkę, żebyście słyszeli. Wyłączymy. I możecie zagrać nawet trójdźwiękami. No więc blues rock i rock duet. Dobierajcie sobie te nazwy harmonii do tych gatunków muzycznych, to będzie Wam się wtedy muzycznie zgadzało. Bardzo proste, nie będziemy się nad tym rozczulać. Tutaj kolejna bardzo ważna funkcja naszego harmonizera to funkcja oktawę. Jak sama nazwa wskazuje, będziecie mogli grać oktawę, grając tylko jeden dźwięk. A no jak? Bardzo prosty sposób. I to jest ta opcja, która już nie reaguje na akordy. Oktawa jest robiona niezależnie, czyli 12,5 tonów od każdego dźwięku. W tym wypadku w dół.
Możecie grać na dźwiękach, które nie są normalnie dostępne. Dogrywa się ten klawisz, którego nie widać, prawda? Więc możecie sobie to wykorzystać do fajnego grania na piano. OK, więc tutaj opcja octave i do jakiegoś zagrania numeru i akordy. No, podobnie to brzmi, jakbyście sobie ustawili pianino, które jest, nazywa się One Octave, ale nie do końca pewnie tak samo. Dobra, kolejna bardzo ważna i fajna funkcja to funkcja strum. O tym Wam mówiłem, od dolnego dźwięku do górnego, tak jakbyście grali na gitarze albo na przykład na harfie. I w przypadku tej funkcji wykorzystam sobie opcję minimum velocity, czyli jak będę grał cichutko, to ta opcja się nie aktywuje. Jak zagram głośniej, to się aktywuje. Więc posłuchajcie sobie. Wyłączymy styl, ściszymy go, ale włączymy akordy, bo bez akordów niestety nam ta opcja nie działa. Więc będą sobie brzmiały akordy. OK? Bardzo, bardzo fajna opcja. I tutaj tym velocity widzicie, gram jedne dźwięki, niektóre nie reagują, ale jak cisnę głośniej, to mamy fajny właśnie strum. I tak samo w przypadku harfy, tak samo będzie to brzmiało pewnie w przypadku gitary. Odpalimy sobie standardową naszą i sztandarową koncert gitar. Odpalimy sobie funkcję strum. Ustawimy sobie minimum velocity na 75. I tutaj bardzo ważna funkcja, o której Wam nie powiedziałem. Przestawiłem sobie celowo tempo, żeby to sprawdzić i już widzę. Opcja strum reaguje na tempo. I to tempo będzie szybsze, tym ta opcja strum, czyli pociągnięcie za struny z dołu do góry, będzie szybsze. Co no niestety psuje klimat, więc jak ustawicie sobie tempo na przykład 30, to posłuchajcie sobie. Prawda? Ale jak ustawicie sobie tempo 75, to dalej brzmi ok, natomiast nie do każdego stylu może pasować, więc jeśli akompaniujecie komuś ala gitarowo, to polecam sobie do tego stylu zwolnić tempo i ten strum będzie bardziej wolny, wolniejszy, delikatniejszy i bardziej realistyczny. Więc tutaj taka opcyjka.
Kolejna i to już ostatnia z takich ciekawostek, mocno ciekawostek. Ja tego akurat nie wykorzystuję na co dzień, ani Strum, ani Octave, ani Multi-Assign, ale przygotowując się do tego odcinka odkryłem bardzo ważną i fajną funkcję właśnie Multi-Assign. Jak tutaj na obrazku widzicie albo nie widzicie, to zobaczcie na swoich instrumentach. Macie trzy dźwięki i przy każdym dźwięku macie inną nazwę brzmienia prawej ręki. Right 1, Right 2 i Right 3. I teraz najniższy dźwięk będzie jako right 1, drugi będzie jako right 2, a najwyższy będzie najniższy będzie jako right 3, środkowy będzie jako right 2, a najwyższy będzie jako right 1. Tak jest na obrazku. Natomiast w rzeczywistości jest to zrobione tak, że pierwsze right 1 to jest pierwsza nutka, right 2 to jest druga nutka, a right 3 to jest trzecia nutka, niezależnie od wysokości, jaką zrobicie w akordach, ale od kolejności ich zagrania. Posłuchajcie sobie funkcji Multi-Assign. To też jest funkcja, która nie reaguje na akordy, ale na sposób gry. Czytaj sposób łączenia dźwięków. Posłuchajcie, co Wam chciałem zobrazować. Pojedyncze dźwięki odrywane od siebie, czy te prawie staccato, ale nie staccato. OK. Teraz będziemy łączyć dźwięki legato i do tej funkcji Multi-Assign to łączenie legato w ogóle nie pasuje, bo psuje nam całą harmonię. Widzicie, raz się zgłaszają jedne skrzypce, raz się zgłasza jakaś wiolonczela. Niekoniecznie mi to odpowiada, ale jeśli zagram coś takiego... I trzeci. Prawda? Mam wiolonczelę, skrzypce i Seattle Tremolo. I macie tak naprawdę ensemble. Każdy dźwięk gra innym instrumentem, prawda? Tego nie wiem, czy to było w poprzednikach. Jeśli było w poprzednikach, no to tak naprawdę to jest to samo, co funkcja ensemble. No prawie to samo, bo tam nie trzeba zwracać uwagi na styl grania praktycznie. Więc tak nie gramy, ale jeśli zagramy akordy... Czy tak? I teraz jeśli zagracie sobie cztery dźwięki, to wasz czwarty dźwięk nie będzie aktywny. W przypadku tej funkcji, bo ta funkcja działa tylko na trzech dźwiękach. No to przykład muzyczny. Widzicie, tak się nie gra. Ale jeśli zrobimy sobie bardziej odrywając dźwięki, ok, to możemy zrobić sobie coś takiego, a jeszcze lepiej to brzmi tak, w taki sposób. Może ktoś do tego śpiewać.
Do tego, wykorzystując brzmienia Super Articulation 2, można robić naprawdę cuda. Oczywiście trzeba się do tego przygotować, pamiętać, że do takich brzmień taka charakterystyka gry, no może być to męczące to wszystko pojąć. Zresztą ja też ten odcinek przygotowywałem, nie miałem tyle czasu, żeby to wszystko tak naprawdę idealnie dopieścić, ale wierzę, że wy zrobicie to lepiej. Więc tak naprawdę tyle opcji, jeśli chodzi o funkcję harmonizacji. Tutaj dodatkowe opcje echo. Odpalimy sobie do tego brzmienie pianina. Odpalimy sobie jakieś żwawe tempo, albo bardziej żwawe. Posłuchamy sobie opcji echo, tremolo i trill, czyli trylki. Ok? Coś w stylu delay. Zwiększymy głośność tego, żeby było bardziej słychać. Speed równa się 4, czyli to są ćwierć nuty. Raz, dwa, trzy, cztery. I im bardziej będziecie przyspieszać tempo, to powinno przyspieszać. Ok. Prawda? Tutaj macie opcję tremolo. Ale to działa tylko jak słychać na pojedyncze nutki. Odpalmy sobie skrzypce. Zobaczmy, jak działa funkcja tremolo na skrzypcach. Może będzie fajnie. No, na tych niekoniecznie. Odpalmy sobie inne. No, na skrzypcach tego tak, na smyczkach tego tak nie słychać, więc nic nie zastąpi brzmień tremolo w nazwie, ale gdzieś tam do innych instrumentów pewnie się to przydaje. I trylki, tryleczki, kochane tryleczki, odpalimy sobie na gdzieś tam elektro, piano. Odpalimy sobie do tego tryleczki. I tutaj musicie zagrać co najmniej dwa dźwięki i instrument będzie wam robił tak, jakbyście robili trylki. On to robi bardziej legato, prawda? I tutaj w opcji macie ustawienie prędkości tych trylek. Mogą być to 12, 16, 24, 32. No tak szybko to nie jesteśmy w stanie zagrać na żadnej klawiaturze. Nawet tak samo działa to na minimum velocity. No, więc trylki też wam się mogą do czegoś przydać. Nie wiem do czego, ale mi się nie przydają. jak wam się przydają, to napiszcie do czego. Ja funkcji echo w ogóle nie używam, no ale jest, więc fajnie, żebyście wiedzieli, że jest. W przypadku tutaj pierwszej opcji standardowej echo, to tutaj widzę też jest do wyboru prędkość w ustawieniach, tak, czy mają być to tak, czy mają być to ćwierćnutki, czy ósemki i tak dalej. Więc jeśli chodzi o funkcję harmonizera, to tak naprawdę tyle. Mam nadzieję, że nie stanowi to już dla was najmniejszych problemów. Oceniając bardzo fajne zasięgi odcinka numer 30 z Arpeggiatora, mam nadzieję, że ten 31 zrobi jeszcze większy szum na YouTube, więc udostępnij filmik gdzie się da, subskrybuj kanał Akademii Keyboardu, lajkuj, no i napisz koniecznie w komentarzu, czy ten film był dla ciebie przydatny, czy też używasz funkcji harmonii, a jeśli tak, to do czego? Do zobaczenia w kolejnym odcinku, pozdrawiam serdecznie, cześć!